Witajcie. W tym filmiku chciałem pokazać, jak wygląda pomocne ramię ręka do lutowania. Jest to taki element, do którego za pomocą takich szczypczyków mocujemy laminat płytki drukowanej i lutujemy elementy na tej płytce drukowanej. Dzięki takiemu ramieniu nie przesuwa nam się całość podczas lutowania. Widzimy, że to jest dosyć małe ramię. Warto by było albo przykręcić to do jakiejś metalowej podstawy, do metalowego blatu, albo chociaż taśmą dwustronną, bo jeżeli tutaj się pojawia nacisk, to wszystko się rusza. Dodatkowo dobrą praktyką jest tutaj na te krokodylki, na te szczypczyki założyć taką koszulkę termokurczliwą albo jakieś gumowe rurki, żeby nam powierzchni tego laminatu te ząbki tutaj nie rysowały. I wiele osób, które używa takiej pomocnej ręki do lutowania, po prostu tak robi, że gumowe albo plastikowe elementy na te ząbki nakładają, takie rurki, i już wtedy nie jest rysowany laminat. A ja Wam chciałem pokazać dzisiaj trochę inne rozwiązanie, inny pomysł, który zrobiłem. Oczywiście jest to wzorowane na profesjonalnych rozwiązaniach, które się stosuje w serwisach. Czyli mamy stalowy blat. Ja mam taki malutki blat z pokrywki zrobiony. Ale chodzi o stalową powierzchnię, tak aby magnes przyciągał. No i mamy taki wałek aluminiowy, do którego jest za pomocą śrubki ze stali kwasoodpornej przykręcony magnes neodymowy. Dodatkowo jest uszczelka, aby ten magnes nie pękł podczas dokręcania, ponieważ ten magnes to jest wykonany jest z kruchego materiału i mogłoby to pęknąć, jeśli by nie było żadnego plastiku ani gumy pomiędzy tym podczas dokręcania. I zobaczcie, można to postawić. Ja mam tutaj kilka sztuk tego wykonane. Stawiamy w dowolnej odległości. Dodatkowo mamy taki korek gumowy nałożony na to, dopasowany, tak aby po położeniu laminatu ten metal nie porysował laminatu. To jest guma. Ja to pokażę, jak to wygląda. O, jest guma. To możemy postawić, jak nam się podoba. Na to dajemy laminat. No i chwilowo jest to mocowane taśmą i mamy delikatnie elastyczne dzięki tym gumowym korkom. Lekko mamy amortyzację, nic nam się nie porysuje, a jednocześnie mamy tutaj dużą odległość od powierzchni, od blatu, przez co te elementy właśnie nam nie dotykają blatu, nie jeżdżą po blacie podczas lutowania, tylko jest to wszystko podwyższone i stabilne. Nic się na boki tutaj nie przesuwa. Te magnesy mocno trzymają. Dodatkowo, jeżeli byśmy mieli większy ten laminat, no to można 3 czy 4 takie, nazwijmy, podpórki magnetyczne użyć. Tak? I teraz na 4 prostokątną płytkę o większych wymiarach zamocować na tym. Także dzielę się takim pomysłem, ponieważ jest ciekawy, myślę. No można by w przyszłości pomyśleć trochę inne mocowanie niż ta taśma tutaj. Tutaj są gwinty wykonane, można by jakieś mocowanie na sprężynce tutaj dorobić. No ale sam pomysł wygląda tak, jak właśnie zobaczyliście. I jest on przydatny podczas lutowania. Pozdrawiam Was, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.